Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu o radosnej nazwie Wtorkowe Śniadania z RODO. Dziękuję Państwu za włączenie się do dzisiejszego spotkania. Natomiast takim słowem wstępu chciałbym powiedzieć, że to spotkanie ma już co prawda numer 8, ale tylko dlatego, że wcześniej prowadzone było dla jednego z naszych administratorów danych osobowych. Ze względu na to, że cieszyło się na tyle dużym zainteresowaniem, że włączały się na te wtorkowe śniadania również osoby, przedstawiciele innych administratorów danych osobowych, postanowiliśmy rozszerzyć wtorkowe śniadania z RODO również na jakby takie na ogólne spotkania z inspektorem ochrony danych. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć dla tych, którzy uczestniczą po raz pierwszy w naszym spotkaniu, że system umożliwia bezpośrednie zadawanie pytań za pomocą zestawu mikrofonowego, który powinien być, jest na pewno w każdym laptopie, natomiast ci z Państwa, którzy korzystają z komputerów stacjonarnych, a w związku z tym nie mają ani kamery, ani mikrofonu, pozostaje Państwu do dyspozycji tak zwany czat, czyli to okienko w prawym dolnym rogu, w którym można zadawać bezpośrednio pytania. Konwencja tych spotkań wtorkowych ma na celu szeroko pojętą dyskusję dotyczącą problemów związanych ze stosowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Tak naprawdę nie tylko będziemy starali się rozmawiać i dyskutować na temat pytań, które zrodzą się podczas naszych spotkań, ale również w przypadku, kiedy nie będzie na bieżąco pytań, będę starał się odpowiadać na pytania, które zostały do nas przesłane na punkt kontaktowy inspektora ochrony danych. Dlatego zachęcam te osoby, które dysponują zestawem, aby bezpośrednio włączały się w rozmowę i zadawały dodatkowe pytania, czy uzupełniały moje wypowiedzi. Natomiast ci z Państwa, którzy nie mają dostępu do tych zestawów mikrofon, kamera, bardzo proszę o zadawanie pytań za pomocą tego okienka czatu. Oczywiście w momencie, kiedy będziecie Państwo chcieli zadawać pytanie w takiej formule już typowej w zadawaniu pytań, oczywiście system również pozwala na wprowadzenie takiego systemu bezpośredniego zadawania, odpowiadania na pytania, dlatego też jeżeli ktoś z Państwa będzie takie pytanie zadawał za pomocą czatu, to ja przełączę okno właśnie na tryb zadawania pytań, tak żebyście Państwo widzieli to pytanie i od razu słyszeli odpowiedź na nie. O ile oczywiście będę potrafił na to pytanie odpowiedzieć od razu, bez potrzeby posiłkowania się jakimiś przepisami prawa, czy też orzeczeniami, czy wytycznymi, lub też decyzjami organu nadzorczego. W dniu dzisiejszym, ze względu na to, że mamy właśnie szerszy zakres uczestników, pozwolę sobie przypomnieć podstawowe zadanie inspektora ochrony danych ze względu na problemy, jakie dosyć często spotykam w swojej codziennej pracy w pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, przypominam, że wszystkie zadania czy zakres zadań został określone enumeratywnie w artykule 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli w RODO. Przede wszystkim jest to informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o wszystkim tak naprawdę, co zostało zawarte w RODO, czyli o obowiązkach, o zasadach ochrony danych osobowych, o bezpieczeństwie przetwarzania, o karach, ewentualnie o sposobie realizacji praw osób, które dane dotyczą. Te wszystkie jakby informacje przekazujemy chociażby za pomocą tego typu rozwiązań informatycznych, jak dzisiejsze nasze spotkanie, ale również za pomocą punktu kontaktowego, który mam nadzieję, że wszyscy Państwo znacie. Adres do niego mailowy to jest kontakt@idpo.pl, bądź też można korzystać bezpośrednio z systemu zgłoszeniowego pod adresem https://idpo.pl, łamane na kontakt. To jest jakby podstawowe źródło informowania
osób, które przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora, czy też samego administratora, w związku z problemami, które spotykają Państwo na co dzień, w związku z dostępem do danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Natomiast nie jest oczywiście jedyne zadanie inspektora ochrony danych. Przede wszystkim takim podstawowym, ciągłym zadaniem jest monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, a przede wszystkim tych polityk, które zostały wdrożone przez administratora danych osobowych. O tych politykach powiem chwilę później, ponieważ znacie doskonale Państwo pojęcie księga polityk, którą to księgę polityk dla Państwa opracowaliśmy. Została ona umieszczona zarówno w systemie, na platformie learningowym, dostępnym z kolei pod adresem albo elearning.olsztyn.pl, bądź też pod adresem idpo.pl/elearning. Każda osoba, która jest zatrudniona przez administratora danych, bądź też zatrudniona w formule umowy cywilnoprawnej, ale z takim założeniem, że wykonuje tą pracę tylko na polecenie jednego administratora danych osobowych, czyli nazwijmy to w jakiś sposób formą takiego samozatrudnienia, ale na zasadzie, że wykonywana jest ta działalność na rzecz tylko naszego administratora danych osobowych, to taka osoba również będzie posiadała dostęp do naszej platformy learningowej. Natomiast te podmioty, które stanowią rzeczywiście literalnie podmiot przetwarzający, to te podmioty oczywiście dostępu do platformy learningowej nie mają ze względu na to, że im samym przysługuje w większości przypadków status administratora danych osobowych, a zatem jednocześnie na pracownikach tego administratora danych osobowych spoczywa obowiązek szkolenia swojego personelu. Natomiast każdy pracownik administratora danych posiada dostęp do naszej platformy learningowej, przy czym warto zwrócić uwagę, że nie zawsze i nie tylko będą to osoby z najwyższego kierownictwa, osoby faktycznie przetwarzające dane osobowe w największej liczbie kontekstu przetwarzania, ale również osoby, które przez niektórych mogą być traktowane jako te, które rzeczywiście danych nie przetwarzają. Chociażby konserwatorzy, sprzątaczki, czy też pracownicy ochrony. Wbrew pozorom, szanowni Państwo, te osoby stanowią bardzo ważny element bezpieczeństwa fizycznego w zakresie tym, który mnie akurat najbardziej interesuje, czyli w zakresie dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych. Zatem to monitorowanie przestrzegania RODO polega tak naprawdę na weryfikowaniu, czy konteksty przetwarzania rzeczywiście zostały ujęte w systemie ochrony danych osobowych. Czy wszystkie osoby posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? Czy następuje rotacja zatrudnienia i w związku z tym otrzymujemy informacje o nowych pracownikach? Czy otrzymujemy informacje o pracownikach zwolnionych albo przebywających na długotrwałych zwolnieniach, którzy de facto, jeżeli nie otrzymali wcześniej upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, to na siłę nie trzeba im takiego upoważnienia nadawać, ponieważ i tak fizycznie takiego przetwarzania nie dokonują. Dodatkowo proszę pamiętać, że monitorowanie przestrzegania przepisów RODO to również opiniowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, które dotyczą udostępnienia, ujawnienia danych osobowych, chociażby w przypadku trybu wnioskowego, który mowa w artykule 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące udostępnienia informacji publicznej, które to udostępnienie podlega ograniczeniu określonym w artykule 5 ust. 2 wspomnianej ustawy o dostępie do informacji publicznej, między innymi również to ograniczenie wynika ze względu na prywatność osoby, której dane dotyczą. A więc prywatność nic innego jak ochrona danych osobowych. Dlatego też w przypadku wniosków, które byłyby dla Państwa niejednoznaczne, bardzo proszę o przesyłanie takich informacji. Będziemy oczywiście starali się przedstawić taką opinię, która zapewni ewentualnie Państwu, potwierdzi przekonanie, że nie wolno takich danych udostępnić, bądź też odwrotnie, nasza opinia będzie wskazywała, że nie ma ryzyka udostępnienia albo mieści się ten zakres informacji w ramach informacji publicznej. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że w tym punkcie B mamy informacje o działaniach zwiększających świadomość i szkoleniach personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.
Dlatego też, szanowni Państwo, właśnie mamy tą platformę e-learningową, która pozwala nowym pracownikom na przejście, na ukończenie takiego szkolenia, najczęściej zakończonego testem sprawdzającym wiedzę. Już mówię Państwu dlaczego. Niestety zdarzało się, że pracownicy pobieżnie bardzo przeglądali zawartość tego szkolenia i tyle. No, tyle było, że 4 do 6 sekund zajmowało im ukończenie szkolenia, a chyba nie na tym polega to szkolenie. I część administratorów danych, część szefostwa, mówiąc najprościej, zdecydowała, że chce wprowadzić testy sprawdzające podstawowe umiejętności pracownika, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Dlatego takie testy wprowadziliśmy. Oczywiście te testy są zróżnicowane. Testy mogą jak najbardziej być przygotowane indywidualnie, zgodnie ze wskazówkami administratora danych, bądź też przygotowane przez nasz zespół prawników. Natomiast działania zwiększające świadomość to jest nic innego, jak również przygotowanie na platformie e-learningowej różnego rodzaju prezentacji, które nie kończą się testem sprawdzającym. Na platformie e-learningowej znajdziecie również Państwo zapisy spotkań, takich jak dzisiejsze spotkanie. Znajdziecie Państwo również zapisy szkoleń prowadzonych w formie webinariów. Także te osoby, które będą zainteresowane, zawsze będą mogły tą swoją wiedzę uzupełnić. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę dotyczącą naruszeń ochrony danych osobowych, to trzeba z całą stanowczością stwierdzić, że w 90 kilku procentach rzeczywiście te naruszenia spowodowane są brakiem świadomości. W większości z pracowników wydaje się, że po prostu nic złego nie zrobili, chcieli dobrze, chcieli spełnić czyjeś oczekiwania, najczęściej podając dane osobowe, które nie mogły zostać ujawnione, chociażby przez telefon czy przesłane mailem. Natomiast zdarza się to niestety w większości przypadków administratorów danych, że takie zapytania, takie próby wyłudzenia danych są niczym innym jak właśnie próbą złamania czy pokazania administratorowi danych, że nie przestrzega przepisów RODO, a w związku z tym może się to wiązać ze zgłoszeniem skargi do Urzędu Ochrony Danych, do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dlatego, szanowni Państwo, przestrzegam przed tym, aby twierdzić, że wszyscy wszystko wiemy. Natomiast generalnie w momencie, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście proszę sobie przypomnieć poprzedni slajd, czyli ten punkt A artykułu 39, który wyraźnie mówi o tym, że inspektor ochrony jest po to, aby udzielać wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i zasad, które zostały przyjęte przez administratora. Oczywiście, proszę tu zwrócić uwagę, w ostatnim zdaniu, czy w ostatniej części tego zdania, tego przepisu, mamy informację o tym, że inspektor ochrony danych prowadzi audyty. I rzeczywiście takie audyty są prowadzone, natomiast nie bójmy się słowa audyt. Audyt to nie jest kontrola. Audyt ma na celu stwierdzenie, czy istnieje jakaś luka w procedurach i tą lukę audyt czy zalecenia audytowe mają wypełnić. Działa to w zasadzie nieprzerwanie w modelu w cyklu Deminga, czyli rzeczywiście cały czas wprowadzamy jakieś innowacje, jakieś zmiany, jakieś ulepszenia, jakieś dodatkowe procedury czy zmiany w zapisach procedur i co jakiś czas otrzymujecie Państwo informacje o tym, że nagle Księga Polityk zmieniła swoją wersję. Jest to nic innego jak dowód na to, że rzeczywiście procedury ulegają zmianie. Natomiast w przypadku, kiedy one nie są w jakiś sposób drastyczne i nie wpływają na zmianę innych polityk ochrony danych, które wprowadzone są zarządzeniem szefostwa. Załóżmy polityka kluczy. Pamiętacie Państwo, że polityka kluczy nie stanowi elementu księgi polityk. Z bardzo prostej przyczyny. Sama polityka kluczy jest dodatkowym zabezpieczeniem nie tylko danych osobowych, ale przede wszystkim zabezpieczeniem obszaru fizycznego podmiotu czy organizacji, jakkolwiek nazwiemy. Zatem nie do końca można byłoby taką ochronę fizyczną wprowadzić w system ochrony danych osobowych. Analogicznie do monitoringu. Również monitoring nie jesteśmy w stanie wprowadzić w przepisy Księgi Polityk, ponieważ sam monitoring nie służy de facto ochronie danych osobowych. Pamiętamy
w zależności od tego, z jakiej podstawy prawnej Państwo korzystacie, stosując zapis monitoringu, możemy mieć do czynienia z kodeksem pracy albo na przykład z prawem oświatowym, albo z kolei z przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym. Zatem mamy różne podstawy prawne, ale żadna z tych podstaw prawnych nie ujmuje monitoringu jako systemu chroniącego dane osobowe. Dlatego też regulaminy dotyczące monitoringu, o których mowa, czy zasady, zakres stosowanego monitoringu, o których mowa chociażby w kodeksie pracy, rzeczywiście stanowią odrębny przepis wewnętrzny, który jak najbardziej jest stosowany, jak najbardziej stanowi uzupełnienie systemu ochrony danych osobowych, ale nie jest oczywiście bezpośrednio wprowadzony w księgę polityk. I warto przypomnieć, szczególnie tym osobom, które miały już okazję zapoznania się z księgą polityk, że przed wykazem załączników w podsumowaniu, jakby w zapisach końcowych księgi znajduje się właśnie ten zapis mówiący o tym, że wszystkie inne dokumenty, które będą dotyczyły ochrony danych osobowych w jakiejkolwiek części, będą stanowiły uzupełnienie tejże właśnie księgi polityk. Natomiast wracając do audytów. Audyty przeprowadzamy jak najbardziej na miejscu, czyli w takiej typowej formule fizycznej, ale prowadzimy je również za pośrednictwem systemu właśnie tego wideokonferencyjnego. I to też, szanowni Państwo, powiem szczerze, sprawdza się. I dostęp do dokumentów, czyli zaprezentowanie dokumentu czy pulpitu uczestnika audytu czy osoby uczestniczącej w audycie, jak i możliwość wzajemnego widzenia się i słyszenia też jakby ułatwia prowadzenie tych czynności audytowych. Przeprowadziliśmy już kilka takich audytów, można powiedzieć, z osobami czy z podmiotami, które są w cudzysłowie bardziej nowatorskie, bardziej otwarte na takie nowinki techniczne i chyba jakoś to dobrze wyszło, a rzeczywiście nie było większych zastrzeżeń do takiej formuły. Może rzeczywiście problem jest tylko z drukowanymi dokumentami, które ciężko jest przedstawiać przed kamerą. Nie zawsze kamera zbiera na tyle szybko ostrość, żeby móc się zapoznać z tym dokumentem, ale zawsze to można rozwiązać wcześniej, otrzymując oczywiście wykaz dokumentów, które w trakcie audytu chciałbym obejrzeć. Natomiast bardzo dużo audytów prowadzonych jest za pośrednictwem systemu informatycznego o wdzięcznej nazwie IDPO. Jak Państwo pamiętacie, jest to system, który stanowi uzupełnienie księgi polityk, który zawiera wszystkie aktualne załączniki do tej księgi. Aktualne załączniki w rozumieniu wypełnione rejestry, wykazy, upoważnienia, oświadczenia, czyli wszelką dokumentację, która została wytworzona na podstawie aktualnego stanu zasobów ludzkich i zasobów organizacyjnych w kontekście przetwarzania w danej jednostce. Zatem w tym systemie bardzo często automatycznie jesteśmy informowani o jakichś brakach w niektórych wykazach czy w rejestrach. W momencie wprowadzenia nowej osoby, kiedy przesyłamy na Państwa wniosek login do platformy learningowej i po kilku dniach czy po tygodniu nie ma informacji ponownie automatycznej z systemu, że osoba ukończyła szkolenie, generowany jest do naszego biura mail z informacją, że nowy pracownik nie uzupełnił czy nie odbył jeszcze szkolenia. Staramy się w jakiś sposób Państwa motywować do podjęcia takich działań, aby rzeczywiście, szczególnie nowi pracownicy, mieli świadomość, że w naszych podmiotach, u naszych administratorów danych rzeczywiście ochrona danych osobowych jest respektowana, przestrzegana i naprawdę nie jest lekceważona. To lekceważenie bardzo często jest podkreślane w mediach i bardzo często podkreślane w wystąpieniach na różnych stronach internetowych przedstawicieli różnych kancelarii prawnych, wskazując na to, że rzeczywiście wydaje nam się, że ochrona danych osobowych jest całkowicie niepotrzebna. Pamiętacie Państwo, szczególnie po tych podstawowych szkoleniach, tych wstępnych szkoleniach, które miałem przyjemność prowadzić, zawsze podkreślaliśmy, że jest kilka powodów, które mają zapewnić, które mogą zapewnić stosowanie przepisów ochrony danych osobowych. Jedną z nich jest rzeczywiście dążenie do tego, aby podnosić rangę firmy w
wskazując na to, że wszystkie przepisy, do których jesteśmy stosowania zobligowani, rzeczywiście są właściwie przestrzegane i na najwyższym poziomie. Ale równie dobrym argumentem do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może być strach przed kontrolą i nałożeniem kar administracyjnych. Nie ma to jakby większego jakiegoś uzasadnienia, nie ma to większego znaczenia dla mnie, jako dla inspektora ochrony danych. Natomiast najważniejsze, żeby rzeczywiście te przepisy były bezpośrednio wdrażane, jakby ten system ochrony danych osobowych był przekazywany nowym pracownikom po to, żeby rzeczywiście od początku nabierali wprawy w jego stosowaniu. A przypominam Państwu, najprostsza procedura dotycząca ochrony danych osobowych to jest nic innego jak informowanie o wszelkiego rodzaju czynnikach ryzyka albo zauważonych incydentach, specjalnie nie używam słowa naruszeniach, ale o incydentach, bezpośrednio do przełożonego bądź do mnie, do inspektora ochrony danych. Dlaczego? Ponieważ ta informacja pomoże przeciwdziałać zmaterializowaniu się tego czynnika ryzyka albo też zmniejszeniu skutków incydentu, który wystąpił, bądź też szybszego zweryfikowania, czy incydent nosi znamiona naruszenia, w związku z tym mamy ten okres 72 godzin na przeprowadzenie czynności wyjaśniających przed ewentualnym zgłoszeniem naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czyli audyty rzeczywiście prowadzimy, Szanowni Państwo, i bardzo często prowadzimy te audyty w taki sposób, że zadajemy jakieś pytania, oczekujemy na odpowiedź. Jeżeli Państwo nie udzielicie odpowiedzi, albo czy ją udzielicie, dla nas to tak już jest wskazówka do prowadzenia czynności audytowych. Prowadzimy, tak jak wspomniałem, dużo czynności audytowych za pomocą naszych platform. Chociażby na platformie IDPO mamy cały czas podgląd na zaangażowanie się personelu w chociażby prowadzenie czy szkoleń, czy też w otwieranie i zapoznawanie z zapisami księgi polityk. To wszystko jest odnotowywane, widzimy zarówno czas spędzony na szkoleniach, jak i liczbę otwarć księgi polityk. I niestety nie wygląda to najlepiej. Ja wiem, ja rozumiem, zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma bardzo dużo swoich bieżących zadań, tych takich podstawowych, wynikających z zakresu czynności czy z zakresu obowiązków. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, żeby te szkolenia, rzeczywiście te uświadamianie w jakiś sposób weszło nam w krew. Oczywiście w dużych korporacjach szkolenia learningowe są normą i już nikt nie myśli o tym, żeby ewentualnie szkolenia odbywać stacjonarnie w godzinach pracy, czy też organizować szkolenia wyjazdowe, a jeszcze daj Boże kilkudniowe i to w fajnych, ciekawych miejscach. Są takie firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, które organizują fajne szkolenia, w sensie fajne, że w fajnym miejscu, na przykład w Kazimierzu, bądź też w innych ładnych miejscowościach w Polsce. Są to kilkudniowe szkolenia i kosztujące ponad 2000 zł. Także ciężko jest znaleźć teraz takie pieniądze na takie szkolenie. Mamy szkolenia e-learningowe bezpłatne, także warto chyba z nich korzystać. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy. W momencie, kiedy nie daj Boże będziemy mieli incydent, który będzie nosił znamiona naruszenia i rzeczywiście będzie w związku z tym istniała potrzeba zgłoszenia takiego naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wówczas będziemy szukać osoby, która do takiego naruszenia doprowadziła. I może się okazać, że znajdziemy osobę, która rzeczywiście lekceważyła kwestie chociażby przejścia, szkolenia, zapoznawania się z przepisami księgi polityk. I wtedy pamiętajmy, że w ramach regresu oczywiście stosowne postępowanie cywilne będzie wobec takiej osoby prowadzone. Wiadomo, że o ile jakakolwiek kara spotka administracyjna, spotka czy zostanie nałożona na administratora danych, to oczywiście będziemy walczyć o to, aby administrator danych odzyskał poniesione koszty i wartość tej kary administracyjnej. Dlatego pracownicy, cały personel, który przetwarza dane osobowe, musi mieć tą świadomość, że nie jest to takie proste, że po prostu odpowie za naruszenie firma. W konsekwencji może się zdarzyć tak, że odpowie osoba fizyczna, pracownik.
Oczywiście jednym z kolejnym z obowiązków inspektora ochrony danych jest udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, tak zwane piękne DPIA, które też, jak Państwo widzieliście, zapewne właśnie w tym systemie idpo.pl, dostępnym pod adresem https://idpo.pl/dokumentacja. W tym systemie znajdują się te wszystkie załączniki do księgi polityk oraz prowadzone właśnie oceny skutków dla ochrony danych, a także analiza ryzyka. Wprowadziliśmy te rozwiązania związane właśnie z oceną skutków, z analizą ryzyka, mimo że, jak Państwo pamiętacie z moich wcześniejszych szkoleń, nie zawsze one są obligatoryjne. Oczywiście, o ile analiza ryzyka zawsze brana pod uwagę w działalności inspektora ochrony danych, bo zawsze staram się posługiwać arkuszami analizy ryzyka, być może niektórzy z Państwa mieli okazję widzieć te arkusze analizy ryzyka, o tyle rzeczywiście ocena skutku dla ochrony danych jest przeprowadzana dla tych operacji przetwarzania, których wykaz został ostatnio w lipcu przekazany przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pamiętamy, bo to też się pojawiło w jednym ze szkoleń, tą ocenę skutków wykonujemy, jeżeli w wykazie przedstawionym przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mamy do czynienia z kontekstem przetwarzania mieszczącym się w dwóch kategoriach przetwarzania występujących właśnie w tym wykazie. Wtedy dopiero możemy mówić o obligatoryjności wykonania oceny skutków. Natomiast rzeczywiście dosyć często się zdarza, że wykonujemy te oceny skutków dla ochrony danych na polecenie administratora danych. Część administratorów danych otrzymuje takie jakby polecenie od swoich przełożonych, od organów prowadzących, w zależności od oczywiście typu podmiotu, który Państwo reprezentujecie, i takowe oczywiście oceny skutków przeprowadzamy. Natomiast pamiętajmy, że ocena skutków powinna być przeprowadzana przed tak naprawdę rozpoczęciem procesu przetwarzania, którego ta ocena dotyczy. Natomiast analiza ryzyka jak najbardziej dotyczy bieżących kontekstów przetwarzania, które już mamy zaewidencjonowane w naszych rejestrach czynności przetwarzania, które zresztą też tak naprawdę prowadzimy z założenia dla niemalże wszystkich administratorów danych, ze względu na jakby brak jednoznacznej interpretacji przepisów artykułu 30 RODO, który wskazuje na przesłankę wyłączającą prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania. Pamiętacie Państwo, dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, no ale w tym wypadku zapominamy o przesłance, która mówi, że to wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzamy szczególne kategorie danych. No to w przypadku każdego pracownika przetwarzanie danych dotyczących absencji chorobowej jest niczym innym jak przetwarzaniem szczególnej kategorii danych. W związku z powyższym powinniśmy jakby z założenia, tak nam się przynajmniej wydaje, prowadzić rejestr czynności przetwarzania dla każdego podmiotu. Kolejny punkt bardzo, bardzo zapominany, bardzo jakby gdzieś tam traktowany po macoszemu. Inspektor ochrony danych współpracuje z organem nadzorczym, czyli z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest to i jest z jednej strony dobre rozwiązanie, a z drugiej strony bardzo problematyczne. Proszę sobie jakby zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście my jako osoby, które zawodowo zajmują się ochroną danych osobowych, nie mamy problemów ze współpracą z organem nadzorczym z bardzo prostej przyczyny. Od lat, od dekady współpracujemy niemalże z tymi samymi osobami. Wiemy, jakie są zasady dotyczące, jakie są ich wymagania, jakie są zasady dotyczące kontroli, jaki jest przebieg kontroli, jakie są oczekiwania. Dla nas ta współpraca z organem nadzorczym stała się chlebem powszednim. Nie jest zbyt częstym pod rządami RODO, niezbyt częstym przypadkiem, aby przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych dzwonił do nas i próbował wyjaśnić jakieś sprawy. Rzeczywiście najczęściej dzieje się tak, że prezes, czy w zasadzie mówmy ogólnie Urząd Ochrony Danych Osobowych, występuje pisemnie o wyjaśnienie, o przedstawienie interpretacji dotyczącej jakiejś skargi, jakiegoś wniosku, jakiegoś pisma osoby, której dane dotyczą, a której jesteśmy administratorem danych. I wtedy rzeczywiście prowadzimy takie wyjaśnienia i również udzielamy takiej odpowiedzi pisemnie. Także gdyby się okazało, że jakiekolwiek pismo do Państwa wpłynie
a propos z Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące jakichkolwiek zapytań, to oczywiście prosimy o poinformowanie mnie, czy to bezpośrednio na adres mailowy biura, czy na punkt kontaktowy. Wtedy przygotujemy właściwą odpowiedź, oczywiście wcześniej, przeprowadzając właściwe czynności. No i oczywiście pełnienie punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem. Też zapomina się o takim elemencie. Często bowiem osoby, które zostały wyznaczone, tak zwani fasadowi inspektorzy, często niestety bywa tak, że podmioty, które troszeczkę sobie jakby lekceważą ochronę danych osobowych, wyznaczają w cudzysłowie osoby niewłaściwie nieprzygotowane do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Wówczas pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego jest moim zdaniem niemożliwe. Wiadomo, że często są wyznaczone osoby, które nie siedzą non-stop przy biurku, przy telefonie i non-stop nie czytają poczty elektronicznej. Więc ten punkt kontaktowy jest bardzo ograniczony. A pamiętajmy o tym, że informacje o inspektorze ochrony danych podajemy w klauzuli informacyjnej. Dodatkowo umieszczamy te informacje na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 roku na swojej stronie internetowej. Zatem ten punkt kontaktowy z założenia powinien być czynny w godzinach pracy administracji podmiotu, czyli administratora danych osobowych. Oczywiście w niektórych przypadkach może być to czas wydłużony. Przypominam Państwu, że akurat nasze punkty kontaktowe działają najczęściej co do zasady od godziny 8 do 18, natomiast zdarza się, że niestety ten czas również jest wydłużany. Ale to w zasadzie bywa różnie, bardzo indywidualnie, czasami też w zależności od podmiotu i od życzenia administratora danych osobowych. Także w przypadku, kiedy zaczynamy czy analizujemy jakiś nowy kontekst przetwarzania, w związku z tym przeprowadzamy tę ocenę skutków dla ochrony danych osobowych i mamy jakieś wątpliwości, możemy prowadzić uprzednie konsultacje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Zatem inspektor ochrony danych również jest na podstawie przepisu prawa upoważniony do kontaktu z organem nadzorczym i konsultowaniu chociażby przyjętych środków bezpieczeństwa, czy proponowanych, planowanych środków bezpieczeństwa w ramach tego kontekstu przetwarzania. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii rzeczywiście można uznać, że takie przetwarzanie będzie bezpieczne. Szanowni Państwo, nadal nie ma jeszcze pytań dotyczących chociażby takich bieżących spraw. W związku z powyższym pozwolę sobie zadać odpowiedź na pytanie, co zawiera Księga Polityk. Księga Polityk, Szanowni Państwo, jest zbiorem polityk ochrony danych, o których mowa w artykule 24 RODO. Ustęp 2 artykułu 24 mówi nam, że w przypadku, kiedy jest to proporcjonalne do czynności przetwarzania, wdrażane są odpowiednie polityki ochrony danych. W niektórych sytuacjach, w niektórych podmiotach rzeczywiście te polityki ochrony danych mogą być w formie ustnej. Naprawdę nie widzimy bardzo często potrzeb, aby bardzo formalizować kwestie dotyczące na przykład wprowadzania kodu do systemu alarmowego. Załóżmy, że hasło, czyli możliwość wejścia do placówki, czyli klucze i hasło mają trzy osoby. Nie jest jakby w związku z tym istotne, czy kto pierwszy wchodzi, kto ostatni wychodzi. Najważniejszą procedurą, która nie wymaga spisania, jest fakt, że wchodząc do obszaru, który jest zabezpieczony systemem alarmowym, należy sprawdzić na klawiaturze systemu, czy system jest uzbrojony, a jeżeli jest uzbrojony, to go rozbroić. Natomiast wychodząc, należy osoba, która ostatnio opuszcza firmę i ją zamyka, powinna ten system po prostu uzbroić. I to jest podstawowa procedura. W związku z tym chyba nie jest konieczne wprowadzanie zarządzenia prezesa czy zarządzenia dyrektora i wpisywania takich procedur, które są naprawdę, wydaje się, proste. Natomiast rzeczywiście Księga Polityk zawiera te wszystkie procedury, które między innymi dotyczą bezpieczeństwa przetwarzania. A więc artykuł 32 RODO,
który wskazuje również albo odnosi się do kodeksów postępowania, które zostały opisane w artykule 40 RODO. Pamiętajmy o tym, że miały być wprowadzone kodeksy postępowania przez poszczególne piony administracji państwowej, przez zrzeszenia przedsiębiorców, producentów, przez, mówiąc najprościej, poszczególne branże. Niestety do chwili obecnej żaden kodeks postępowania nie został zatwierdzony przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a taka procedura obowiązuje. W związku z powyższym za bardzo nie mamy się do czego odnieść, jeżeli chodzi o możliwość stosowania już gotowych, zatwierdzonych kodeksów postępowania. Zatem część procedur wprowadzamy właśnie w Księgę Polityk, aby móc je, już te procedury realizować. Chociażby w zakresie wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących im praw na mocy RODO. Pamiętacie Państwo, mamy 4 załączniki do Księgi Polityk, które opisują wnioski tak naprawdę o skorzystanie z praw, czy to do bycia zapomnianym, czy to sprzeciwu wobec przetwarzania, czy też wniosek o dostęp do swoich danych osobowych. I procedura opisana w Księdze Polityk w zasadzie jest bardzo prosta. W momencie, kiedy osoba zgłosi się do sekretariatu, do dyrekcji, czy pracownik zgłosi się do swojego bezpośredniego przełożonego, wówczas tak naprawdę osoby te, do których zwracają się wnioskodawcy, powinny pamiętać o podstawowej procedurze, czyli o przekazaniu właściwego wniosku zainteresowanej osobie. W momencie, kiedy wniosek zostanie wypełniony i przekazany, zwrócony z powrotem do, załóżmy, sekretariatu, sekretariat powinien pamiętać o tym, żeby taki wniosek zeskanować, przesłać na punkt kontaktowy i w tym momencie już inspektor ochrony danych przejmuje sprawę i prowadzi swoje działania, swoje czynności zmierzające do tego, żeby to prawo zrealizować, bądź też, żeby udzielić odpowiedzi, że nie mogą zostać one zrealizowane. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą tematykę, którą miałem na dzisiaj, to oczywiście chciałem Państwu tylko przybliżyć i przypomnieć te zadania, które spoczywają na inspektorze ochrony danych. Jednym z obowiązków administratora danych, czyli tak naprawdę całego podmiotu, bo w większości przypadków mamy do czynienia, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sama w sobie jest administratorem danych, zatem można uznać, placówka oświatowa też jest administratorem danych, zatem można uznać, że wszyscy pracownicy, cały personel może poczuwać się do chociaż w pewnej części do pełnienia obowiązków administratora danych. W związku z tym prosimy jakby pamiętać o tym, że jednym z tych obowiązków określonym w artykule 38 RODO jest zapewnienie inspektorowi ochrony danych dostępu do wszelkich kontekstów i sytuacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zatem jeżeli cokolwiek się pojawia nowego w firmie, w podmiocie, w organizacji, co dotyczy danych osobowych, wówczas proszę o to, żeby pamiętać o mojej skromnej osobie, tak abyśmy mogli wcześniej ewentualnie przeprowadzić tą ocenę skutków dla ochrony danych osobowych, wprowadzić oczywiście dany kontekst przetwarzania do systemu oraz wprowadzić analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych. Proszę również o kierowanie wszelkich pytań, które Państwo nasuwają się w bieżącej, codziennej pracy na nasz adres mailowy naszego punktu kontaktowego, czy też bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej tego systemu zgłoszeniowego. Można również oczywiście kierować pytania telefonicznie. Intencją kolejnych spotkań będzie udzielanie Państwu odpowiedzi na poszczególne pytania. Będę starał się, aby te pytania, które w takim rozsądnym terminie przed przygotowaniem odpowiedzi na nie zdążą do nas wpłynąć, postaram się oczywiście wprowadzać w agendę wtorkowych śniadań właśnie te pytania, na które będę starał się gdzieś odpowiedzieć, co też jakby umożliwi Państwu podjęcie decyzji, czy uczestniczyć w spotkaniu na żywo, czy też obejrzeć sobie potem zapis takiego webinarium, który będzie dostępny na platformie e-learningowej. Także, Szanowni Państwo, przechodzimy do części związanej z samym zadawaniem pytań. Jeżeli takowe pytania są, to bardzo proszę, czekam na pierwsze z pytań.
Teraz zacząłem się to przypominać, że czuję się jak niemalże, troszeczkę może zabrzmi nieskromnie, czuję się jak albo profesor Bralczyk, albo profesor Miodek, ale niestety oczywiście nie wiem, czy tak duże będzie zainteresowanie pytaniami na żywo. Wiem, że ciężko jest na pewno od tak sobie nagle jakieś pytanie wymyślić albo je zadać. Natomiast jeżeli nie będzie pytań w chwili obecnej, to oczywiście czekamy na nie mailowo. Też chciałbym Państwu przypomnieć, że na naszej platformie e-learningowej, postaram się może, póki nie ma jeszcze pytań, to postaram się może przełączyć, żeby Państwu pokazać. Zobaczymy, może tak się uda. O, dobra. Proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, jestem akurat zalogowany na naszą platformę e-learningową pod adresem https://idpo.pl/e-learning. Równie dobrze oczywiście może być to adres https://e-learning.olsztyn.pl. Obie te domeny funkcjonują. Poza informacjami o planowanych szkoleniach, spotkaniach, które będą dostępne na platformie ClickMeeting, oczywiście zapraszamy również do bazy wiedzy, w której umieszczamy pytania i odpowiedzi na te pytania, które rzeczywiście na co dzień wpływają do punktu kontaktowego. Zatem dosyć dużo tych pytań jest zadawanych. Staramy się w jakiś sposób je uporządkować i usegregować. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o konteksty przetwarzania, powiem szczerze, bo to jest dla nas najwygodniejsze, na przykład zatrudnienie, rekrutacja, monitoring, tego typu działy tworzymy, gdzie wprowadzamy te poszczególne odpowiedzi na powstałe pytania. Także też zapraszam Państwa do korzystania z tej platformy. Natomiast przypominam, że aby z niej korzystać, trzeba mieć zarejestrowane konto w tym naszym systemie zgłoszeniowym punktu kontaktowego. Dlatego też zachęcam do rejestracji konta. Ci z Państwa, którzy jakieś pytanie zadali, mają konto o statusie gość. Oczywiście może ono zostać przekształcone na status pełnego użytkownika i wtedy będziecie Państwo również mieli dostęp do wszystkich swoich zgłoszeń, do wszystkich pytań, które zostały zadane i odpowiedzi, które Państwo uzyskaliście. No i oczywiście na tej naszej platformie e-learningowej mamy różne szkolenia i różne ikonki, które pokazują tak naprawdę, co w danym szkoleniu może nas spotkać. Czyli mamy jakąś prezentację w postaci prezentacji PowerPointa, no i mamy skreślony znaczek testu, czyli to szkolenie jest bez testu. Natomiast niektóre oczywiście mają ten smutny pomarańczowy znaczek, że test wiedzy jest na końcu szkolenia. Oczywiście pamiętajcie Państwo, jeszcze kamerka, czyli zapisy webinarium, czyli zapisy takich spotkań jak nasze dzisiejsze. Warto pamiętać, że po zakończonym szkoleniu klikamy zakończ szkolenie, tak żeby prowadzący to szkolenie mógł odnotować zarejestrowanie i odnotować również to w systemie IDPO. Dla nas najważniejsze z punktu widzenia osób, które muszą przestrzegać tych procedur zawartych w księdze polityk, to jest nic innego jak w lewym dolnym rogu link do księgi polityk. Dlatego warto, Szanowni Państwo, aby wszyscy pracownicy logowali się na platformę e-learningową, żeby właśnie przede wszystkim móc zapoznać się z księgą polityk. To a propos, jeżeli chodzi o tą naszą platformę e-learningową. Dobra. Szanowni Państwo, czas nam powoli się kończy. Co prawda mamy zaplanowaną zawsze godzinę, ale założenie takie dotyczące webinariów mówi o tym, żeby szkolenia takie prowadzone online nie były dłuższe aniżeli 45 minut. Zatem jeżeli nie ma pytań, to z mojej strony to na dzień dzisiejszy wszystko. Oczywiście zapraszam za tydzień. Za tydzień już będziemy rozmawiać, będę odpowiadać na pytania, które otrzymamy w
tym tygodniu na punkt kontaktowy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego dnia i do widzenia.